Witam wszystkich bardzo serdecznie. Prosimy o zajmowanie miejsc. Przygotowałam psalm 131. On jest tutaj tak zatytułowany: Dziecięce zaufanie do Pana. Wsłuchajmy się, są to trzy wersety. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, myślę, że możemy tu dodać Kościele, zboże, oczekuj Pana teraz i na wieki. Amen. Jak słodki jest pokój, który daje Pan. Tak słodki, jak przynajmniej tak w praktyce powinniśmy go przeżywać, jak Gosia przeczytała, jak niemowlę, które jest w pełni uspokojone, odstawione od piersi. Kochani, pieśń, zanim zaśpiewamy wspólnie razem, przyszła mi na myśl, kiedy obudziłem się dzisiaj rano z chłopcami, rano z żoną, w poranek, i taka pieśń mi przyszła na myśl. To szczęśliwy dzień. Powstańmy, zaśpiewamy ją a cappella. Kto pamięta, to szczęśliwy dzień. Dziękuję Bogu za pogodę. Po prostu. Zaśpiewajmy. To szczęśliwy dzień. Dziękuję Bogu za pogodę. To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go. To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze, żyjąc w każdym dniu słowem, które daje Pan. Zaśpiewamy jeszcze raz i głośniej. To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę. To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go. To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze, żyjąc w każdym dniu słowem, które daje Pan. Dziękujemy Ci, nasz Panie, drogi Boże, za to, że dałeś nam kolejny szczęśliwy dzień. Każdy dzień z Tobą jest słodki, jest wspanialszy niż miniony dzień. I oto pozwalasz nam dzisiaj stanąć w zgromadzeniu, wspólnie w zborze, w społeczności, i serdecznie Ci za to dziękujemy, bo to jest przywilej i zaszczyt móc stanąć z braćmi, siostrami przed obliczem Twoim w miejscu, które tak żywo i na sercu ma, abyś Ty był sam, Panie Jezu, uwielbiony pośród nas. Jesteś w centrum naszej uwagi, w naszych sercach i umysłach, na naszych ustach. Niech wybrzmiewają pieśni, niech wybrzmiewają modlitwy, niech każdy na tym miejscu zachwyci się po raz kolejny w świeży sposób poprzez modlitwy, społeczność, poprzez usługiwanie sobie nawzajem, poprzez śpiew nasz, poprzez Słowo Boże, poprzez bycie ze sobą razem. Niech zachwyci się każde serce raz jeszcze w świeży sposób imieniem Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie. Pozwól nam poprzez Ducha Twojego Świętego zebrać się ku lepszemu raz jeszcze, aby Ciebie uwielbić. Panie, o to prosimy. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, więc Ciebie, Panie, o to prosimy. Ciebie chcemy uczcić, świętować ten dzień wspólnie razem. Niech więc wybrzmi pieśń nasza wspólna. Niech zabrzmią instrumenty, niech wszelkie ciało Ciebie uwielbia, niech każde ucho nastawia się na słuchanie i niech każde serce wznosi się w tym zachwycie dla Ciebie. Dlatego, że powinniśmy wiedzieć, że ciało nasze jest przybytkiem, świątynią Ducha Świętego, który jest w nas i którego mamy od Boga. Oraz to, że już nie należymy sami do siebie, jak mówi Słowo Boże, gdyż za ogromną cenę zostaliśmy kupieni. Chwalmy więc Pana Boga w naszym ciele, mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Zapraszam nas wszystkich do wspólnego śpiewu, witając nas wszystkich na tym nabożeństwie. Proszę bardzo. Thank you.
śpiewajmy z radością, z ochoczym sercem. Nasz Bóg godzien chwały jest, to Jemu śpiewamy pieśń. On był, jest i będzie zawsze taki sam. Nasz Bóg przeciął morze w pół i zburzył więzienia mur. Zwycięstwo w swojej dłoni ma. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, Dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Możemy klaskać na chwałę Panu. Nasz Bóg ma potężną moc, ślepemu przywraca wzrok. On z każdej trudności dobre wyjście zna. Bo za nas przelał krew, potem sam pokonał śmierć i nadal cuda czynić chce. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, Dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Byliśmy zgubieni, On odnalazł nas. Grzechu więzieni, On nam wolność dał. Dzisiaj zbawieni i wdzięczni, podnieśmy swój głos. Niech dom Pana uwielbi Go. Byliśmy zgubieni, On odnalazł nas. Grzechu więzieni, On nam wolność dał. Dzisiaj zbawieni, tak, Ty nas wyrwałeś, Panie, do wolności, do śpiewania. Do śpiewania Tobie na chwałę. Dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, Dom Pana wypełnia radosny śpiew. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Dom Pana wypełnia Ci śpiew, nasz Zbawca z nami tutaj jest. Wielbimy Go razem, oddajmy Mu cześć. Oddajmy Mu cześć. Oddajmy Mu cześć. Oddajmy Mu cześć. Oddajmy. W tej pieśni będziemy mogli przemówić do samych siebie, do swojej duszy, zachęcić siebie samych do uwielbienia naszego Pana Boga, do błogosławienia w tym szczęśliwym dniu, gdzie mamy piękną pogodę. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze.
Najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, leczy wszystkie Twoje choroby. Okazuje swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby. On napełnia Twoje życie dobrem, aż odnowi się Twoja młodość jak u orła. Nie odpłaca według grzechu, nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, żeś był prochem, On najlepiej wie. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomnę. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, jak daleko wschód od zachodu, jak wysoko niebo jest nad ziemią. Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak polny kwiat. Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika po nim ślad. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Jeszcze raz. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie, błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie, błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie, błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie, błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie, błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie, błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie, błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie, błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina.
Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, znieść niebieską chwałę, kładąc nasze życie, byś je stale zmieniać mógł. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, znieść niebieską chwałę, kładąc nasze życie, byś je stale zmieniać mógł. Niech się wznosi dziś Twa chwała, o Panie nasz, to dla Ciebie nasze serca otwarte są. Twarzy wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, znieść niebieską chwałę, kładąc nasze życie, byś je stale zmieniać mógł. Niech się wznosi dziś Twa chwała, Panie nasz, to dla Ciebie nasze serca otwarte są. Niech się wznosi dziś Twa chwała, o Panie. Śpiewamy, niech się wznosi chwała Twoja. Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma wyobrażenia chwały Bożej w postaci jakiejś mgiełki, która się za chwilę uniesie w tym zgromadzeniu, jakiejś zewnętrznej siły, która zadziała. Niech się wznosi chwała Twoja. To jest wezwanie dla nas, bracia i siostry, aby z naszych ust wybrzmiała ta chwała, abyś uwielbił Pana, abyś się zachwycił Nim, abyś powiedział, co dla Ciebie znaczy, kim dla Ciebie jest, abyś rozsławił Jego imię, także tutaj. Niech wybrzmi chwała na tym miejscu dla Pana.
z naszych ust. Zachęcam więc, abyś pomodlił się na głos, powiedział, kim dla Ciebie jest Jezus, abyś ubrał to w słowa modlitwy, abyśmy mogli też być zbudowani, zachęceni, poruszeni tym. Proszę bardzo, zajmijmy ten czas, niech się wydobywa z naszych ust chwała. Proszę bardzo. Głośno i wyraźnie. Módlmy się. Tak, Panie. Tak jest. Tak, Panie. Tak jest. Tak, Panie, dziękujemy. Jakże wielkie jest Twoje imię, Panie, wywyższone ponad wszystko, imię, przed którym zegnie się wszelkie kolano. Każdy język wyzna, że jesteś Panem, Panie Jezu.
I my dzisiaj oto oddajemy nasze członki, ciało, całe ciało nasze, aby Ciebie uczcić dzisiaj, tak jak mówi Twoje Słowo. Przecież nie należymy sami do siebie. A więc nie jest to moją sprawą, czy mi się chce, czy nie, ale powinienem oddać Tobie chwałę i cześć w moim ciele dzisiaj, moją obecnością na tym miejscu, moimi ustami, moim sercem, moją uwagą, moją modlitwą. To jest moja ofiara dla Ciebie, Panie, dzisiaj. Abyś był rozsławiony, aby raz jeszcze z moich ust dzisiaj wybrzmiał zachwyt dla imienia Jezusa Chrystusa, dla imienia Jezus. Dla tego, który położył całe swoje życie za mnie, swoje ciało pozwolił przybić do krzyża, abym ja mógł być zbawiony. Panie, mnie to zachwyca, ponieważ nikt z nas nie był tego godzien. Nikt nie był tego godzien z nas. Za nikogo nie było warto, ponieważ nędznie żeśmy zgrzeszyli, każdy z nas. A jednak tak postanowiłeś, umiłowałeś nas bez reszty i zapłaciłeś tak drogą cenę. Dziękujemy Ci za to. I z tego względu stoimy na tym miejscu, pełni zachwytu dla Twojego imienia i chcemy Cię chwalić, Panie. Chwalimy Cię zatem i wywyższamy nasz drogi Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Bądź więc uwielbiony i czuj się, Panie, pośród nas jako ten, na którego oczy patrzą. Wszystkie oczy, wobec którego serca się otwierają. Ręce wyciągają, abyś nas nakarmił, abyś nas pobłogosławił, abyś uczynił to, czego potrzebujemy także osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach. Bardzo tego potrzebujemy. Spotkać się z Tobą, Panie, i doznać tej łaski od Ciebie w tej społeczności dzisiaj również. Przyjmij kolejne pieśni nasze, które ślemy dla Ciebie. Amen. Jest naszą nadzieją.
dzisiejszy dzień chwały całkiem nową tworzy pieśń. Śpiewa cały świat, Stwórcy jednym głosem wielbiąc Go. Najgłośniejszy dźwięk chwały całkiem nową tworzy pieśń. Śpiewa cały świat, Stwórcy jednym głosem wielbiąc Go. Panie nasz, zaśpiewajmy to wszyscy razem. Wywyższamy Cię. Jesteś tego godzien, Panie. Wywyższamy Cię. Aby każdy język na tym miejscu wyznał. Wywyższamy Cię. Jesteś wywyższonym Panem. Panie nasz. Panie, Twój tron wznosi się. O tak. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. To jest prawda, Panie. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Tak jest, Panie Jezu. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię. To właśnie czynimy teraz, Panie Jezu. Wywyższamy Cię ponad wszystko, co jest na ziemi i na niebie. Cię. Tak, Panie. Panie nasz. Jesteś najważniejszy, najcenniejszy. Wywyższamy Cię. Nie ma takiego jak Ty, Panie. Wywyższamy Cię. Chwała Tobie, Jezus. Wywyższamy Cię. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój.
Panie, wywyższamy Cię. Panie nasz, każesz nam wierzyć w to, co przygotowałeś dla nas, że nadejdzie piękny dzień, wspaniały dzień. I każdy jeden dzień przybliża nas do tego momentu, kiedy będziemy z Tobą już na zawsze, kiedy staniemy, spojrzymy w Twoje oblicze, ujrzymy piękno, majestat, dostojeństwo i chwałę Twoją, Panie. Dziękujemy Ci za to, żeś nam przygotował taki czas. Spraw, Panie, abyśmy zawsze, zawsze tutaj na tej ziemi, pośród wszystkich różnych wydarzeń i okoliczności potrafili o tym pamiętać, że należymy do Ciebie, że ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. I nic tak się nie liczy jak to, że jesteśmy Twoi, a Ty jesteś, Panie, z nami. Dziękujemy Ci za to, Panie. Bądź zatem wywyższony i uwielbiony. Amen. Bardzo dziękuję grupie za śpiew nasz wspólny, prowadzenie naszego śpiewu. No i kochani, zwykle dziękuję grupie, ale dziękuję też Wam za wspólny śpiew. A czemu nie, kochani? Przecież to nie oni dla nas śpiewali, ale pomogli nam wspólnie razem śpiewać. Więc dziękuję, drogi zboże, wszystkim zgromadzonym za to, że podnieśliśmy głos nasz we wspólnym śpiewie, aby uwielbić Pana poprzez pieśni, wspólną muzykę, ale to nie jest koniec uwielbienia, bo biada nam, gdybyśmy tylko tę część nazywali uwielbieniem. No biada nam, chociaż tak się przyjęło, tak? Teraz czas uwielbienia, a później to co, już nie ma uwielbienia Pana? Co myślicie o tym? No czyż kiedy nadstawiamy swoje uszy na słuchanie Słowa i kiedy z sercem i z pragnieniem wsłuchujemy się w Słowo Boże, i je zwiastujemy, czyż nie jest to również uwielbienie Pana? Bo przecież wypełnianie woli Bożej, słuchanie Jego słów, podążanie i wypełnianie Jego słów to jest uwielbienie również dla Niego. Drodzy, tak tytułem wstępu. Zapraszam wszystkie dzieci na zajęcia, wszystkich nauczycieli. Błogosławimy Was serdecznie na te zajęcia szkółki. Kochane dzieci, właśnie możecie już... tak, Stasiu, możesz iść tam. Tak, jest, za Kubusiem, proszę. Dokładnie. Na zajęcia możecie iść. Ja serdecznie witam wszystkich zebranych dzisiaj. Starszą młodzież i młodszą młodzież witam serdecznie na tym nabożeństwie.
Witam obozowiczów, jesteście w dużej ilości dzisiaj między nami i również was, kochani, serdecznie błogosławię. No i również zachęcam do tego, żebyście bacznie słuchali, ponieważ chcemy dzisiaj rozważać Boże Słowo z bardzo ciekawego miejsca. Na koniec zostawimy sobie pozdrowienia, kochani. Ci, którzy są tam stróżami tych pozdrowień, przypomnijcie mi, kochani, znowu, gdybym się rozpędził na sam koniec i zapomniał o pozdrowieniach. Więc na sam koniec sobie zostawimy pozdrowienia. A tym samym, kochani, zachęcam, abyśmy jeszcze pomodlili się, aby Pan Bóg otworzył nasze serca, mówił do nas poprzez swoje słowo. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci, że oto mamy przed sobą kolejną treść, któraż to już jest niedziela, kiedy zgromadzamy się tutaj. Ale nigdy dosyć. Zawsze mało. Chcemy mieć zawsze niedosyt. Chcemy zawsze pragnąć więcej. Chcemy być głodni Twojego Słowa. I dzisiaj niech tak będzie, Panie. Niech nie będzie w naszym sercu, w naszych sercach, albo pośród nas jakiegoś zbuntowanego serca, pysznego, które myśli, już wiem wszystko, po co mi więcej słuchać. Nie. Sprawa, byśmy zawsze chcieli być uczniami. Zawsze czuli się, jakbyśmy byli w klasie. Zawsze wpatrzeni w naszego nauczyciela, którym jesteś Ty. Panie, przemów do nas poprzez Słowo i pozwól nam nauczyć się znowu, przybliżyć się ku prawdzie, nakarmić się tym, co masz dzisiaj dla nas, na ten czas, w tych okolicznościach, w tym miejscu. W imieniu Pana Jezusa, Ojcze, o to Ciebie prosimy, o to się modlimy, a Ciebie wywyższamy i uwielbiamy. Amen. Pozwólcie, że odczytam tekst dzisiejszy. Nie będzie to oczywiście żadną niespodzianką, jaki to będzie tekst, kochani. Chociaż niespodzianką może być to, że przeczytamy tekst przynajmniej w połowie, ten, który odczytywaliśmy tydzień temu. W połowie, w drugiej połowie z tego tekstu będziemy chcieli kontynuować nasze rozważania, ale mam na uwadze to, że mamy dzisiaj obozowiczów, mamy dzisiaj młodzież, więc będę z tego słowa usługiwał w taki sposób, aby każdy na tym miejscu zrozumiał i przyjął słowo bez względu na wiek. Zwróćmy się więc do pierwszego listu do Koryntian, apostoła Pawła. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy je oczywiście podpowiedzi, a więc tekst będzie się pojawiał tutaj za mną na ścianie. Będziecie mogli śledzić ten tekst. Ja usługuję z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział od 10 wiersza. Tym razem przeczytamy do 17, więc nieco krótszy tekst. A teraz wzywam was, bracia, czytamy. Przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe, nie wiemy, czy to była kobieta, czy mężczyzna, brzmi jak imię żeńskie, ale nie mamy pewności. Kimkolwiek był albo była, doniosła albo doniósł mi bowiem, mówi apostoł Paweł, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni, sporów, waśni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apolosa, inni ja do Kefasa, a więc do Piotra. A jeszcze inni, ja to nikogo nie słucham, ja należę do Chrystusa, mówili. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, poza Kryspusem i Gajuszem. Bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda, ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. I w ten sposób kończymy nasz tekst. Na tym tekście będziemy chcieli, kochani, zbudować dzisiejsze przesłanie. Do kogo należysz? Tak jest tytuł, tak zatytułowałem to dzisiejsze zwiastowanie. I tak będę chciał poprowadzić to zwiastowanie, abyś odpowiedział sobie na to pytanie. Do kogo ty należysz? Ponieważ ludzie, o których czytaliśmy, mieli jakąś swoją odpowiedź, prawda? Jeden mówił, ja należę do tego, drugi mówił, ja należę do tego, trzeci do tego, a czwarty mówił, ja w ogóle nie słucham ludzi, ja należę do Chrystusa. Nie obchodzą mnie ci, co mówią, co mają coś do powiedzenia, ja to jestem tylko i wyłącznie Chrystusowy, powiedzieli ci na końcu.
A więc każdy miał jakąś odpowiedź. Każdy miał coś do powiedzenia, ale ty dzisiaj siedzący na tej sali, do kogo ty należysz? Dlaczego jest to ważne pytanie? Dlatego, że czy wiemy, czy nie wiemy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie, czy wierzymy, czy nie, każdy z nas do kogoś należy. Każdy z nas do kogoś należy. To może być dla kogoś bardzo niekomfortowa informacja. Może dla ciebie, siedzącego na tej sali, myślisz sobie, jak to ja do kogoś należę? Przecież ja jestem sam dla siebie, ja decyduję o swoim życiu, ja podejmuję jakieś decyzje, wybieram sobie tę szkołę lub tamtą. Jeśli mam jakiś problem z czymś, no to zmieniam decyzję, mam prawo decydować. Przecież to ja należę do siebie, może ktoś powiedzieć, prawda? No większość ludzi dzisiaj w ten sposób powie. Ale prawda duchowa, prawda wszechświata, w którym żyjemy, tego świata, w którym żyjemy, który jest przecież jedynie odzwierciedleniem wyższych praw duchowych, a więc tych, które Bóg ustanowił, jest zupełnie inna. Jaka to jest prawda? Że jednak każdy do kogoś należy. Nie jesteśmy samoistniejącymi istotami. Należymy do kogoś, do tego zaraz dojdziemy. Drodzy, aby dla nikogo nie było niespodzianką, skąd ten tekst, skąd te myśli pochodzą, trzeba sobie przypomnieć, kochani, no w jakim to jesteśmy liście. Zborownicy, którzy uczęszczają na nabożeństwa, wiedzą, że mówimy o liście do Koryntian. Ja nie poczynię takiego dłuższego wstępu, jak to poczyniłem ostatnim razem, ale trzeba powiedzieć o tym, że co robimy w niedzielę i dlaczego właściwie żebyście wy, wskakując niejako w te tryby nasze zborowe, jako obozowicze, wiedzieli, co czynimy co niedzielę teraz. Najgorsze, zapamiętajcie sobie to, młodzi ludzie szczególnie, ale nie tylko. Wy, którzy, młodzi ludzie, którzy obserwujecie kościoły, zbory, jesteście być może w jakichś zborach, a być może któregoś razu, jako już dojrzali, dorośli ludzie, sami będziecie decydować o tym, w jakim zborze będziecie. Bo być może się wyprowadzicie do innej miejscowości, podejmiecie studia w jakimś większym mieście, gdzie jest pełno różnych zborów, różnych kościołów, różnych społeczności. Na którymś etapie będziecie musieli podjąć taką decyzję. Zapamiętajcie to, co chcę powiedzieć teraz. Najgorsze, co może się przytrafić zborom, kościołom, to płycizna zakazalnicy, płycizna w nauczaniu, frazesy, którymi się operuje, brak dogłębnego nauczania, obfitego nauczania Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli płytkie jest nasze zwiastowanie, to płytka jest później nasza wiara, bo nie mamy o co jej zakotwiczyć. Ktoś tam wierzy w coś, ale nie wie, dlaczego tak wierzy. Dlaczego kochasz Pana Jezusa? Umiesz odpowiedzieć na to pytanie? Jeśli słuchasz zdrowego nauczania i masz, twoja wiara jest oparta na Bożym Słowie, to jesteś w stanie szybko odpowiedzieć, dlaczego kochasz Pana Jezusa. Nie dlatego, że jest kochany. Nie dlatego. A bo On jest taki kochany i milusi. Nie dlatego przecież kochasz Pana Jezusa. Dlaczego kochasz Pana Jezusa? Bo odpuścił ci wiele grzechów. A skąd to wiesz? Z tej historii, w której pewna kobieta zapłakana i zalana łzami przychodzi, nieproszona na pewną kolację, wyciera swoimi łzami, włosami stopy i oto jakiś człowiek, faryzeusz mówi, o jak to tam, gdyby on był prorokiem, to by wiedział. Ale Pan Jezus mówi, nie, ona to czyni dlatego, że mnie umiłowała, ukochała. A dlaczego mnie ukochała? Bo przebaczono jej wiele grzechów. I wtedy nagle wiesz i umiesz odpowiedzieć. Więc trzeba unikać tej płycizny w zborach i w kościołach, w społecznościach. Trzeba nauczać głęboko, zdrowo, abyśmy my, którzy jesteśmy częścią naszych społeczności i zborów, mieli nie płytką wiarę, ale osadzoną, mocną wiarę. Dlatego też, kochani, co czynimy tutaj w społeczności? Jest to naszym staraniem. Widzimy, że jest to zagrożenie, więc chcemy przeciwdziałać. Chcemy nauczać całego Słowa Bożego. Dlatego widzicie kolejny tekst z listu do Koryntian. Czynimy to w sposób ekspozycyjny, werset po wersecie. Czytamy cały list, na przykład pierwszy do Koryntian. Uważamy, że taka jest wola Boża. Pan Bóg tak skomponował Boże Słowo, a każdy autor, który pisze
Jakąś księgę chcę, żebyś ją czytał od początku do końca, a nie od końca do przodu, od środka w lewo, a później w prawo, a później jeszcze w jakąś stronę. Nie, każdy autor chce, żebyś ją przeczytał od początku do końca. Bo jest pewna narracja w całości, która daje ci pewien wgląd. Dlatego nauczamy w całości Bożego Słowa. Kochani, dlaczego Korynt? Dlaczego pierwszy list do Koryntian? Czy wiesz, gdzie leżał Korynt? Obozowicze, drodzy, jesteście dopiero przed obozem. Dobrze rozumiem, zaczęliście dopiero obóz, dopiero się rozgrzewacie. Pozwólcie, że taką rozgrzewkę wam dzisiaj poczynię. Gdzie leżał Korynt? No dobrze, jakiś odważny uratował cały obóz. Świetnie, że powiedziałeś, w Grecji, w starożytnej Grecji, tam leżał Korynt. A czy wiecie, może nie wiecie, spróbuję wam przybliżyć bardzo skrótowo, czym charakteryzował się Korynt, albo co oznaczało słowo Korynt w starożytności, w starożytnej Grecji. Było takie słowo koryntianizowanie. Mówiono w ten sposób. Jak myślicie, co oznaczało? A, to jest dopiero zagadka, prawda? Koryntianizować się albo koryntianizować. Co mogło to oznaczać? Bo z tej nazwy miasta powstał czasownik. Czasownik, a więc pewne czyny obrazowały albo była jakaś informacja odnośnie pewnych czynów, którą niosła ta nazwa Korynt. Jak myślicie, co to było? No, na pewno upodabniać się do Koryntu, ale to niekoniecznie było wszystko, bo to było jasne i precyzyjne. Upadać moralnie. Jeśli się ktoś koryntianizował, to znaczy, że moralnie upadał do takiego stopnia, że można by było mówić nawet o kazirodztwie, o jakichś bardzo nieprzyjemnych rzeczach, obrzydliwych moralnie i seksualnie. Mówię to wyraźnie, ponieważ wiem, że rozmawiam, pomimo tego, że z młodzieżą, to jednak na tyle dojrzałą, że rozumieją, o czym mówię. A więc Korynt. No i jak myślicie, fajne to miasto było, czy nie? No chyba nie. Obrzydliwe, bezbożne, złe, grzeszne. Całe miasto było jedną wielką rozpustą. Ale tam Bóg postanowił, że będzie kościół. W takim czarnym miejscu kościół. No więc, kochani, w jakim to miejscu przyszło żyć i przebywać tym Koryntianom? A więc ludziom, którzy byli nawróceni od Pana Boga. Ludziom, których Bóg ożywił. W jakim to miejscu? Miejscu, które było wielokulturowe. No bo Korynt był wielkim handlowym centrum. Z północy na południe jechały wozy z różnymi towarami. Przez bardzo wąski przesmyk 6-kilometrowy. Tam Korynt właśnie był, taki mały przesmyk. No, przybliżę wam. Na południu była Sparta, prawda? Znacie te wielkie historie, młodzi ludzie, wy. Na południu była Sparta, na północy od Koryntu były Ateny, więc jak ktoś chciał jabłka sprzedać ateńskie do Sparty, to musiał przez Korynt przejechać ze swoimi wozami pełnymi jabłek. No ale w Koryncie musiał się zatrzymać, no bo trzeba było zapłacić cło albo jakąś tam opłatę za przejazd przez ten szlak. W ten sposób Korynt się, co robił, jak myślicie? Bogacił się. A jak już się bogacił, to zaraz swoimi oczyma wypatrzyli jakieś możliwości również inni ludzie z innych krajów, więc do Koryntu zaczęli zjeżdżać różni ludzie. Różnych kolorów skóry, różnych poglądów, różnych kultur, różnych wierzeń. I tak mamy Korynt wielokulturowy, bardzo zróżnicowany, różnice przekonań, wierzeń. No i niestety ludzie zaczęli też i praktykować wielką niemoralność, ale też i przywiązanie do świata. Wiara z jednej strony, tak, ja wierzę w Boga, a z drugiej strony nie chcę puścić tego świata, ja chcę żyć po swojemu. Taki był właśnie Korynt. I to jest bardzo ciekawe. Czy nie przypomina wam Korynt czegoś? Spróbowałem to zobrazować. Co wam przypomina Korynt? Czy nie przypomina wam dzisiejszych czasów? Kiedy
większość miast bardzo zaawansowanych, krajów ucywilizowanych zmienia się kulturowo, prawda? Mamy wielokulturowość, różne przekonania, bardzo różnych ludzi już praktycznie we wszystkich krajach, bardzo duże pomieszanie, zmieszanie. Tak wygląda dzisiejszy świat. A jak mamy wątpliwości, no to taki ten zmieszany świat czyż nie jest w waszych telefonach? Jak zobaczycie sobie jakieś media społecznościowe, posty i tak dalej, czy nie uderzy was fala różnorodności, różnych przekonań, różnych poglądów, przeróżnych wyglądów nawet, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No więc Korynt to dziś, można by było powiedzieć. Tylko nie w jednym miejscu, ale praktycznie wszędzie. Byli na świecie Koryntianie, wierzący ludzie, lecz nie mieli być z tego świata. I to jest także do ciebie dzisiaj bardzo ważne wezwanie. Obozowiczu drogi, nie tylko Obozowiczu. Byli na świecie, my też jesteśmy, ale nie mieli być z tego świata. Nie mieli mówić jak ten świat, zachowywać się jak ten świat, żyć takimi wartościami jak ten świat, praktykować co ten świat. Czy tak ty żyjesz? Do kogo ty należysz? Moje pytanie z początku. A do kogo ty należysz? Zbór, który zgromadzał się w Koryncie. No nie było w tym nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to miasto było dziwne, jak już wspomniałem, bardzo bogate, to skutkowało migracją wielu ludzi w celach ekonomicznych, przyciągało ludzi ze wszystkich stron świata, wiele narodowości, przekonań, wierzeń, sympatie, antypatie, ogromna niemoralność. I właśnie, kochani, powiem to bardzo odważnie dzisiaj, choć to będzie politycznie niepoprawne. Właśnie diabłu o to się rozchodzi. Aby wprowadzić, tak jak wtedy, tak i dzisiaj, w nasze narody tak bardzo duże zróżnicowanie, które powoduje tak wielki chaos i mętlik, bo skutkiem tego jest nic innego jak pewnego rodzaju konflikty, napięcia, tarcia, jakieś właśnie sympatie, antypatie, poglądy, różnice, konflikty, polaryzowanie się, a ja jestem za, ja jestem przeciw, a taki mętlik w tym świecie. Teraz jest właśnie o to diabłu chodzi. Wiecie dlaczego? Bo jeśli znasz Biblię, to dobrze wiesz, że w którymś momencie diabeł znajdzie rozwiązanie dla świata na ten wielki chaos, który sam spowoduje. On jest jak pewien strażak, który sam podpala i później próbuje gasić. Bo co zrobi? W ten wielki chaos, który będzie na całym świecie, wprowadzi swojego antychrysta, o którym pewnie słyszałeś nieraz, ale to już ten temat zostawiam. Mówię o tym dlatego, żebyś wiedział, dlaczego świat zmienia się w wielki chaos, zróżnicowany, a jednak nie potrafiący ze sobą istnieć. Kochani, niestety też taki stawał się zbór w Koryncie. Wygląda na to, że zasadą tego świata, w którym żyjemy, jest wepchnąć się do Kościoła możliwie wszelkimi sposobami i przekształcić go na swój obraz i swoje podobieństwo. Więc co się działo w Koryncie? Co się działo w Koryncie? Podziały. Pamiętacie jeszcze tekst z początku? Są między wami co? Kto powie z obozowiczów? Są między wami po... Podziały, właśnie, dobrze, podziały, a więc kłótnie, spory, dzielicie się. A dlaczego się dzielili? Co mówili? Przypomnijcie mi. O właśnie, ja tam mam swojego idola tego, prawda? Ja to słucham tego, prawda? A ja to w ogóle ich nie słucham, ja słucham tylko Chrystusa, prawda? Inni dla mnie się nie liczą. Więc zobaczcie, oni się w ten sposób dzielili, rozczłonkowywali się, jeśli chodzi o Korynt. List ten do Koryntu więc jest pochwałą, czy raczej będzie napomnieniem, No więc, kochani, zobaczmy do naszego tekstu. Tak sobie poczyniliśmy pewien wstęp, aby również obozowicze dobiegli do nas, do tego tempa, które my narzuciliśmy sobie. Czytamy 10-12 werset, a więc dwa, patrzmy do tekstu, będzie on też na ścianie. A teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Ponieważ domownicy Kloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. No więc, no, nieciekawie było, prawda, w tym zborze. Wyobraźcie sobie sytuację. No, przychodzą w niedzielę,
śpiewają razem, a później zaczynają śpiewać trochę inaczej. Trochę inaczej, z innym sercem, prawda? Ktoś tam zaśpiewał coś, albo ktoś tam coś powiedział, a co ty mówisz tu nam o Apollosie? My jesteśmy Kefasowi i tak dalej, i tak dalej. Mieli ze sobą, mieli tarcia. Czytamy jednak tak. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apollosa, inni ja do Kefasa, inni ja do Chrystusa. Kochani, a do kogo ty należysz? To jest moje pytanie. Tak trochę z przekąsem, bo trzeba to wyjaśnić i zaraz wyjaśnię ten tekst. Ale już zadaję pytanie tobie, do kogo ty należysz? Weź to pytanie, a raczej odpowiedź na to pytanie ze sobą na obóz. I spróbuj w trakcie obozu odpowiedzieć, jeśli nawet teraz nie potrafisz. Spróbuj wziąć to pytanie i spróbuj położyć sobie na sercu ambicję. Chcę podczas tego obozu odpowiedzieć sobie na to pytanie, postawić sprawę jasno, do kogo ja należę. Do kogo ja należę. Ja wiem, do kogo ja należę. Mając 19 lat, do 19 roku życia wiem, do kogo należałem. Czyniłem to, co diabłu się podobało. Ale mając 19 lat, usiadłem na łóżku w moim pokoju i wspominając sobie całe swoje życie młodzieńcze, a więc szkołę, gimnazjum, technikum, te wszystkie imprezy, balangi, alkohol, jakieś próbowanie różnych rzeczy, towarzystwo, wulgaryzmy, przekleństwa, jak przecinek w zdaniach, wszystko to sobie przypomniałem wtedy. Mając 19 lat, usiadłem na łóżku w pokoju i stwierdziłem, że idę do piekła, jeśli dalej tak będę żył. Bez względu na to, jak bardzo dobrym się wydaje człowiekiem sam sobie. Ponieważ jakoś tak przyszło na mnie z góry takie przekonanie, że to, co jest w Biblii napisane, a gdzieś tam poczytywałem sobie Biblię, pomimo tego, że żyłem jak chciałem, to przyszło na mnie przekonanie, którego życzę również tobie z całego serca. Z góry wiem, że Duch Święty przyszedł w tym momencie i otworzył moje ślepe oczy. Mój ślepy wzrok zasłonę mi zdjął i pokazał mi, jak wielkim nędzarzem jestem. I idę do piekła. Ale w tym samym momencie ten Boży Duch, który jest, przecież ratuje mnie, przecież daje nam wyjście z tej patowej sytuacji, wskazał mi jednocześnie drogę wyjścia z tej nieszczęsnej trajektorii, którą obrałem do tego momentu. Pokazał mi Jezusa Chrystusa i powiedział, to jest Twój ratunek. To jest Twój ratunek. Więc zawołałem tam na łóżku, Ty też możesz to zrobić. W swoim pokoju, w swoim miejscu, może nawet na tym obozie, w zaciszu, może wyjść gdzieś i możesz zawołać do Niego tak, jak ja to zrobiłem. Panie Jezu, ja już nie chcę tak dalej żyć. Uratuj mnie, bo ja wiem, dokąd ja zmierzam. Ale bądź Ty moim ratunkiem. Postaw kogoś na mojej ścieżce życia, aby mi wskazał ratunek, drogę. I tak się moja historia potoczyła dalej. I od tego momentu ja wiem, do kogo należę. Bo On usłyszał moją modlitwę i tak jakby powiedział, Ty już dzisiaj jesteś mój. Ty też to możesz uczynić. Nawet nie możesz, Ty musisz to uczynić, drogi obozowiczu. Musisz, nie masz wyjścia. Musisz to zrobić. Przejmij się tym, że Chrystus umarł na krzyżu i przejmij się tym, jak wygląda Twoje życie dzisiaj i zawołaj do swojego Pana i Zbawiciela. Do kogo Ty należysz? Zadawałeś sobie to pytanie kiedyś? A może dzisiaj sobie po raz pierwszy to pytanie zadajesz? Ci przynajmniej z tego tekstu, który czytamy, zobaczcie, kochani, do tekstu, ci przynajmniej mówili, że należą do kogoś, prawda? I jeszcze dodatkowo poruszali się w chrześcijańskim świecie, no bo Apollos to nie był jakiś grecki bóg. Ja należę do Apollosa. Mówił, to nie był jakieś greckie bóstwo, o którym myśleli w tym momencie. A ja należę do Kefasa. Nie mieli na myśli jakiegoś filozofa greckiego w tym momencie. Nie. Oni mówili o Apollosie, który był wielkim kaznodzieją. Mówcą, mężem Bożym był. Wielkim mężem Bożym. Każdy uwielbiał go słuchać. Jak tylko Apollos wychodził za kazalnicę, ludzie przestawali oddychać. Tak był wspaniałym mówcą. Pięknie mówił, jak czytamy z zapisków historycznych, ludzie mieli z tym problem, że aż za bardzo go podziwiali za to,
jego możliwości, umiejętności krasomówcze, by chciałoby się powiedzieć. Kefas był inny. Piotr, apostoł Piotr, był inny. Praktyczny, często jakiś, być może zbyt łatwo szedł w jakąś stronę, ale Piotr miał coś, czego Apollos nie miał i dlatego ludzie do niego przylegali i mówili, ja jestem Kefasowy. Co miał Kefas, czego nie miał Apollos? Kiedy ja siedziałem z Panem Jezusem przy ognisku i słuchałem tego i tego, a nawet zobaczyłem to, co... Tego Apollos nie miał, kochani. Kefas mógł mówić, Piotr mógł mówić, prawda? Mógł opowiadać i opowiadać o tym, jak z Panem Jezusem płynęli łodzią przez burzę. Mógł mówić o tym, jak szedł po wodzie. Apollos tego nie mógł czynić. No więc do niektórych to przemawiało, no bo przecież niektórzy wolą bardziej praktyczne nauczanie niż takie piękne, jak Apollos mówił. A inni woleli Pawła, ponieważ Paweł miał wiele historii marynarskich. Tu pływał, tam poszedł, tam widział, tutaj cuda, tu znaki i tak dalej. Więc niektórzy tego chcieli słuchać. Więc oni mówią, a my tam nie jesteśmy ani Piotrowi, ani Apollosowi, my tu jesteśmy Pawłowi. Też chcemy ewangelizować, bo to jest jakby naszą pierwszą misją. No i zaczynały się podziały. Inni z kolei mówili, że są Chrystusowi. Nieważne, co mówi Paweł, co Apollos, co Piotr, ważne, co mówi Chrystus. Nie chcę nikogo innego słuchać. Ja tu jestem sam dla siebie i Panie Boże, mów. Niektórzy tak. Mieli więc swoich idoli. Co ważne, byli tu słudzy Boży. Coś pasowało im bardziej w jednym niż w drugim, prawda? Czuli przynależność, gotowi słuchać tylko jednego ciągle. Ale drodzy bracia i siostry, przyjaciele, obozowicze, to nie jest plan Boży, abyś słuchał tylko i wyłącznie jednej osoby przez całe życie. Dlaczego? Bo Bóg tak nie zaplanował Kościoła. To jest dla ciebie ważne, obozowiczu drogi. Dlatego, że ty również będziesz w Kościele, w zborze, wchodzisz w społeczność, dojrzewasz do tego, aby być członkiem społeczności zboru Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dla ciebie bardzo ważne. Żebyś nie dał się wplątać w pułapkę, mam tego swojego jednego półboga, którego słucham i nikt dla mnie się inny nie liczy. Wiecie, jak wielu ludzi się potknęło o to? Rozmawiasz o pogodzie, on szybko w nazwisko idzie i od razu mówi, a bo ja tego słuchałem, słuchałeś go i tak dalej, i tak dalej. Tylko zafiksowani na jednym nazwisku, nie rób tego nigdy. Dlatego, że Bóg nie zaplanował tak Kościoła. Pan Bóg zaplanował Kościół, który się jednoczy, który jest jedno pomimo różnic, które są w Kościele, absolutnie są. Słuchanie wielu, dlatego że Bóg rozdaje mądrość na cały Kościół. Ja słucham bacznie mojego zboru, moich sióstr, moich braci. Bacznie słucham, kiedy mamy jakieś rozważania wspólne razem, kiedy rozważamy Boże Słowo i okazuje się, że ja to spotkanie prowadzę. Uwierz mi, że bardziej słucham niż mówię, przynajmniej takie jest moje serce. Mówię coś, ale też i słucham bardzo wyraźnie, bo być może Bóg właśnie do mnie mówi przez siostrę i brata. Nigdy nie lekceważ tego, że Pan jest w Kościele i Duch Święty rozdaje dary jak chce, komu chce. I być może właśnie teraz któryś siostrze albo bratu daje pewną myśl, która ważna jest dla całego Kościoła. Nigdy tego nie lekceważ. Nie myśl, że Pan i dzisiaj postawi jakiegoś jednego, jedynego proroka, który wszystko naprawi i tylko go należy słuchać. Tak nie będzie. Nie będzie. To nie jest plan Boży. Plan Boży zakłada pewną duchową jedność, rozdzielanie mądrości na wielu. Bóg nie pozwala na monopol jednej osoby. Trzymanie się jednego nazwiska jest, najprościej mówiąc, pewnego rodzaju zwiedzeniem. Trzeba uważać na to, wystrzegać się tego. A więc do kogo ty należysz, drogi obozowiczu i nie tylko, który słuchasz dzisiaj, do kogo ty należysz? Do kogo ty należysz? Oczywiście błędem by było dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Ja też jestem Apollosowy, albo ja też jestem jakiś inny, a ja jestem, należę do tego i tego, używać nazwiska. To nie o to mi chodzi dzisiaj. Do kogo ty należysz? To pytanie zadam nieco inaczej.
Pytam Cię dzisiaj, czy puściłeś już kierownicę swojego życia, czy zszedłeś z tronu i przestałeś już myśleć o sobie jak o pępku świata? To jest to pytanie. Do kogo Ty należysz? Do siebie? A może do kogoś innego? Czy przestałeś już sądzić, że to Ty decydujesz o wszystkim i że masz prawo i że wszystko Ci się należy? Bo takim jest człowiek, tak myśli człowiek, zanim przyjdzie do Chrystusa i powie: Panie, należę do Ciebie. Czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteś Jego? Czy On może powiedzieć o Tobie: On należy do mnie, Ty należysz do mnie? Czy Pan Jezus może to powiedzieć o Tobie również? Czy słowa pieśni nad pieśniami są Twoimi? Ja należę do mojego miłego, a mój miły jest mój. Czy tak jest w Twoim życiu? Czy w ogóle przeczytałeś kiedyś te słowa? Przecież one oddają to, o co Panu Jezusowi Chrystusowi chodzi. Żebyś Ty był Jego, a On żeby był Twój. Aby była taka więź i relacja z Nim i z Tobą. Wiele niedobrego dowiemy się o Koryntianach. Wiele w trakcie lektury listu do Koryntian. Teraz taki sprawdzian na czujność. Kto z Was, drodzy obozowicze, kiedyś przeczytał list do Koryntian w całości? Przeczytaliście? O, niewiele, jak niewiele osób. To znaczy, że musimy dzisiaj poświęcić jeszcze 2 godziny na to zwiastowanie. Co myślicie o tym? No dobrze, odrobicie sobie pracę domową. Albo może na obozie. Może na obozie zrób sobie wieczorne czytanie listu do Koryntian w całości. W swoim cichym czasie. Może tak. Wiele niedobrego dowiesz się o Koryntianach, z pewnością. Lecz na pewno zwrócisz uwagę na to, i to trzeba im zostawić, że wiedzieli, iż życie chrześcijańskie, wiedzieli, być może praktyka była inna, ale wiedzieli, że życie chrześcijanina nie polega na tym, że robię to, co chcę, żyję jak chcę, słucham kogo chcę, idę za kim chcę. Nie to, co ja chcę. Przecież przeczytamy w Bożym Słowie. Wiedzieli, przynajmniej z tych słów, że jestem przecież czyjąś własnością. Ja należę, mówili, prawda? Ja należę do. A więc czuli jakąś przynależność. Jestem jakąś własnością, należę do kogoś, mam właściciela. To, że się pomylili w tej swojej ocenie i źle tą swoją przynależność zdeponowali, to jest inny problem. Jednak patrząc, idąc nieco w tył i patrząc z góry na to, widzimy, że Koryntianie wiedzieli, że życie chrześcijanina to jest pewna przynależność. Jestem własnością jakby. Należę do kogoś. Należę do kogoś. Jestem czyjąś własnością, należę do kogoś. To znaczy, że mam właściciela. Ten ktoś może zrobić ze mną, co chce. Czy należysz do Pana Jezusa? Moje pytanie. Czy należysz do Pana Jezusa? Zastanów się przez chwilkę, sekundę, dwie. Niech to pytanie wybrzmi w Twoich uszach. Czy należysz do Pana Jezusa? Co to znaczy należeć do Pana Jezusa? Ponieważ mamy już warunki obozowe, my, zborownicy, musimy się nieco przyzwyczaić do obozowych warunków, więc pozwólmy sobie na nieco inną formę. Kto z Was, obozowiczów, jest w stanie powiedzieć głośno, co to znaczy należeć do Pana Jezusa? Jak myślicie? Burza mózgów. Żadna odpowiedź nie jest zła. Co najwyżej skoryguję publicznie. Ale żadna, takie są zasady burzy mózgów, prawda? Żadna odpowiedź nie jest zła. Co najwyżej mogę zrobić coś takiego, że no tą odpowiedź zostawimy na później, prawda? Można tak dyplomatycznie z tego wyjść. Ale kochani, co to znaczy należeć do Pana Jezusa? No, spróbujmy. Co to znaczy w praktyce? Kto ma jakiś pomysł? Może ktoś ze zborowników poczuje się jako obozowicz, widząc, że trzeba ratować sytuację, też może zareagować. Ale dajmy najpierw miejsce obozowiczom. No? Nawrócić się, to znaczy należeć do Pana Jezusa. Dobra, nawrócić się. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Co to znaczy należeć do Pana Jezusa w praktyce? Jak to się przejawia chociażby w moim życiu? Proszę? O, dobre to było? Poddać się pod Jego prowadzenie. Tak? Poddać się pod Jego prowadzenie. To znaczy, że
wsiadam do tego samochodu nie jako kierowca, ale jako pasażer. Panie, zawieź mnie tam, gdzie Ty chcesz. Nie będę szarpał Ciebie za kierownicę. Wciskał hamulec ze strony pasażera. Hamuj! Jak czasem robią żony, prawda, mężom? Czasem tak się zdarza. No, co to znaczy jeszcze, kochani? Co to znaczy jeszcze należeć do Pana Jezusa? Jak myślicie? O właśnie, być posłusznym Panu Jezusowi. Należysz do Pana Jezusa? Należysz do Pana Jezusa? Co to znaczy jeszcze należeć do Pana Jezusa? Ktoś powiedział nawrócić się. Jak jeszcze można inaczej nazwać nawrócić się albo powiedzieć nawrócić się? Że oddajemy Mu? O właśnie, oddajemy Mu swoje życie. Co to znaczy oddać Panu Jezusowi życie swoje? No, kto ma pomysł? To jest, kochani, to, co teraz robię, to jest jakby bilet na obóz, więc tam gdzieś opiekunowie patrzą teraz i proszę bardzo, oddać swoje życie Panu Jezusowi. Co to znaczy? Jeszcze raz, głośno i wyraźnie. Żeby zawładnął nad naszym życiem. Dobrze usłyszałem? O właśnie, czyli On panuje nad naszym życiem, prawda? Co to znaczy więc, że On panuje nad naszym życiem? Proszę? Pilnuje nas. Dobrze usłyszałem? Pilnuje nas, dobrze. Czy to jest wszystko, na co nas stać? Prowadzi, jest naszym pasterzem. No dobrze, tak na razie jest miło, prawda? Bardzo. Ale co jeszcze oznacza to, że jest Panem, a nasze życie oddaliśmy Mu? Że? Jakie są skutki tego? Co się dzieje w życiu człowieka? No bo chyba tak na razie jest bardzo miło, przyjemnie. No to któż by nie chciał, prawda, oddać swojego życia? No co tam jest jeszcze takiego bardzo ważnego? Powiedziałeś nawrócić się. Co to znaczy nawrócić się? Wyznać swoje grzechy. No dobrze, ktoś wyznał swoje grzechy, a żyje dalej tak samo. Czy to oznaczało? O, właśnie, nie. To znaczy, że coś się stało. Że co się musi stać? Wyznałem swoje grzechy i... O właśnie, zobaczcie, idę w jakąś stronę, idę w kierunku A, punktu A, nagle mam jakieś niesamowite spotkanie z Panem Jezusem i okazuje się, że to była zła droga, więc nie biorę Pana Jezusa w tę samą drogę za rękę i idziemy dalej w tą samą złą stronę, tylko co robię? Zawracam. W inną stronę idę za Panem Jezusem, dlatego że ścieżka tego świata nie jest ścieżką jaką? Bożą. Kto miłuje ten świat, jest kim? Jest nieprzyjacielem Pana Boga. Nieprzyjacielem Pana Boga. I wiecie, Koryntianie mieli z tym problem. Świetnie odpowiadaliście. I pewnie Koryntianie też dobrze odpowiadali. Ale wiecie co? Powiem wam coś. Nie o odpowiedzi Panu Jezusowi chodzi. Nie o to, co mówimy. I jak mądrzy jesteśmy. Ale to, co zrobimy. To, co zrobimy. To, co Ty zrobisz z tym, co już wiesz i co usłyszysz na tym obozie i co słyszysz dzisiaj, bo Koryntianie wiedzieli wszystko. W pierwszym rozdziale przeczytamy, nie brakuje Wam żadnego daru łaski. Jesteście pełni poznania, macie słowo od Pana dane, wszystko wiecie, ale żyjecie jak świat. Żyjecie dalej jak świat, a nawet gorzej niż świat. Tak mówił apostoł Paweł do nich, co było bardzo, bardzo nieprzyjemne dla nich. Kochani, czy należysz do Pana Jezusa? Zadaj sobie to pytanie. Sami odpowiedzieliście, co to znaczy. Pięknie odpowiedziałeś, ty. Na obozie sobie to być może przypomnijcie. I zadaj sobie pytanie. Wobec tego, co usłyszałeś, czy należysz do Pana Jezusa? Bo Koryntianie do kogoś należeli. Każdy miał swoją odpowiedź. A ty masz swoją? Obyś miał. I żeby odpowiedzieć... I pomóc Ci odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnie moje myśli, kochani, na dzisiaj. To jest takie szybkie przejście przez ten fragment, który trzeba wyjaśnić nieco głębiej inaczej, ale dla Was specjalnie ta jedna myśl. Człowiek zawsze do kogoś należy. Nawet jeśli, tak jak powiedziałem, siedzisz na tej sali i myślisz,
Ja do nikogo nie należę? To się bardzo grubo mylisz. Mam rację czy nie? Jak myślisz? A dlaczego? Wierzysz mi tylko dlatego, że tu stoję i to mówię? No chyba nie o to chodzi w chrześcijaństwie, że wierzymy w każde słowo. Wierzymy dlaczego? Dlatego, że sami przeczytaliśmy i wiemy. Co więc Biblia mówi, kochani, o tym, czy należymy zawsze do kogoś? Posłuchajcie. Jeśli jesteś poza Jezusem, a więc nie należysz do Pana Jezusa, to do kogo należysz? No, tak to zatkało trochę nas, prawda? Ciężko nam jest odpowiedzieć na to pytanie z pewnością, dlatego że wiemy, jak odpowiedź brzmi, ale nie chcemy jej powiedzieć, prawda? No bo trudna odpowiedź. Do tego świata, do samych siebie, do swoich pożądliwości, innymi słowy. Niestety Biblia mówi, że czynimy wolę diabła w tym momencie, a więc niejako należymy do niego. On czyni to, co chce z nami. Podkręca temperatury naszych pożądliwości tak, żebyś chciał złego, abyś chciał skłamać, oszukać. Podkręca cię, podsyca i czynisz dokładnie to, co on chce. Nawet stawiając ci dobrych kolegów, tak zwanych dobrych na twojej drodze, abyś czasem się nie nawrócił, nie chciał przyjechać na taki obóz, nie usłyszał Ewangelii i abyś teraz właśnie myślał o wszystkim innym, tylko nie o tym, co tutaj wybrzmiewa. I żeby nawet to pytanie, które tobie zadałem, do kogo ty należysz, jakoś do ciebie nie dotarło. Aby się odbiło od myśli o jakichś grach, o jakichś, nie wiem, mediach społecznościowych, Instagramie, aby to było tak odbiło się. Nie usłyszałeś, nawet nie dotarło do ciebie. Cóż ten człowiek pyta? Nawet nie wiem, o co mu chodzi. Nie czytaliście o tym, że Słowo Boże jest jak ziarno rzucone, że przylatują pewne ptaki, wydziobują od razu. Znacie tę przypowieść? No to nie dziwmy się, że właśnie to się dzieje. Więc kochani, zobaczcie, Biblia mówi wyraźnie, Rzymian 6, 20-22, Piotruś, wyświetl to proszę. Rzymian 6 rozdział, 20 werset, zobaczmy wszyscy, co tam jest napisane. To jest bardzo, bardzo istotne. Ludzie dzisiaj mówią, ja to tam sam jestem dla siebie, mam wolną wolę, sam decyduję, prawda, moje decyzje i tak dalej. Patrzmy do tekstu, czy tak w istocie jest. Oczywiście. Ktoś tam powie, to ja zdecydowałem, że dzisiaj na śniadanie ja zjadłem jajko na twardo, a nie jajecznicę. Nie mówię o tym, ale zobaczcie, co jest głębiej w tej duchowej sferze. Czytamy, bo gdy służyliście w niewoli grzechu. Apostoł Paweł mówi do Rzymian, którzy niegdyś byli takimi, jak ja byłem, kiedy jeszcze nie miałem 19 lat. Ten tekst był o mnie, być może nawet jest o tobie dzisiaj. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. To znaczy, że ci ludzie byli gdzie? No, spróbujmy zrozumieć ten tekst. Byli gdzie? Obrazowo. Wy jakimś, w jakiejś nie? Niewoli, czyli w jakimś więzieniu. Wiecie, przypomina to tacy ludzie, którzy mówią, nie, ja jestem wolny, nie ma żadnej niewoli i tak dalej. Przypomina to pewnego byłego więźnia, którego dobrze znałem. Pamiętam to świadectwo, którym on się dzielił. Mówił, stał za kratami w więzieniu, wyobraźcie sobie, jako więzień, bo dokonał przestępstwa. Stał i patrzył przez małe okienko na Śląsku, trzymał się za kraty i patrzył na górników, którzy szli rano do kopalni pracować. I on tak, ci to są dopiero niewolnikami. Ja to jestem wolny. Wyobrażacie to sobie? Więzień, który siedzi w więzieniu, patrzy na górników, którymi pogardził, no bo biedni muszą chodzić do tej pracy, zniewoleni, ale on to jest wolny, prawda? Siedzi w więzieniu, chłop jest wolny. Ja słuchałem tego świadectwa, bo on się później nawrócił, mówił, jaki ja byłem nierozsądny. Jak można tak patrzeć na życie? Wiecie, że tak jest z ludźmi dzisiaj? Zobaczcie, list do Rzymian. Ludzie są w niewoli grzechu, a zapytaj się ludzi, czy czują się, jakby byli w więzieniu. Nie, gdzie tam? Przecież jestem wolny. No, ale to jest właśnie to, że ludzie nie widzą tej prawdziwej rzeczywistości, że grzech w życiu ludzi jest jak niewola, jest jak więzienie. Ruszasz się i poruszasz tylko w obrębie tego, jak grzech, który jest w życiu ludzi, ci pozwoli na to. Podsyca twoje pragnienia, pożądliwości i nie pozwala ci wyskoczyć do momentu, w którym stanie się coś w twoim życiu.
Zobaczcie, co mówi Paweł dalej. I jakie wówczas mieliście korzyści z tego, że właśnie tak wam się wydawało, że górnicy byli niewolnikami, ci biedni ludzie, którzy chodzą do pracy tam i z powrotem, a ty siedzisz w więzieniu i myślisz, że jesteś wolny. I jakie z tego korzyści miałeś? Takie, których się teraz wstydzicie. Wiecie, że ten były więzień, kiedy mówił świadectwo, to on się wstydził tego, co mówił? Że wstydził się tego, że tak głupkowato myślał o tej sytuacji. Tak już powiem kolokwialnie, żeby przemówić do nas. Wstydził się tego. No jak ja mogłem tak myśleć? Przecież to oni byli wolni, a nie ja, prawda? Ja siedziałem w więzieniu, a myślałem, że to oni są w niewoli. Takie, których teraz się wstydzicie, a których końcem jest śmierć. No śmierć jest końcem przestępstwa, niewoli i grzechu. Ale czytajmy dalej. Ale apostoł Paweł mówi, ale coś się wydarzyło w życiu. Już nie jesteście w niewoli, bo, mówi apostoł Paweł, czytajcie, teraz natomiast, co się stało? Ktoś wam te drzwi otworzył i mogliście wyjść z więzienia, wyzwoleni od grzechu, oddani. No jejku, okazuje się, że znowu w jakąś niewolę. No i tak to jest, kochani, bo kiedy człowiek się nawraca, wychodzi z niewoli grzechu, ale staje się kim? Dulos, niewolnikiem Chrystusa. Jest w niewoli Chrystusa. To znaczy, że jest napełniony Duchem Świętym. Jest jakby trzymany przez Boga w rękach. Nie może czynić tego, co chce do końca. Jest Bóg nad nim suwerenny, który jakby w tej dobrej niewoli go trzyma aż do końca. Jest dalej niewolnikiem Boga. Ale ma korzyść z tego. Nie taką, której by się wstydził. Korzyść jest zupełna i zupełnie inna tej niewoli. Tej społeczności z Panem, tej relacji z Panem. Korzyść uświęcenia i życia wiecznego. Taka jest korzyść. Czy należysz do Chrystusa? Czy należysz do Pana Jezusa? I czy chcesz do Niego należeć? To jest pytanie dzisiaj dla Ciebie. Wobec tego, kochani, bardzo nierozsądnym jest mówić, że jest się wolnym, skoro całe życie jest się niewolnikiem. Zobaczcie 1 Koryntian 7,22. Jeszcze tak na koniec, żeby potwierdzić to, co mówię. 7,22. Myślę, że to zapamiętacie, kochani, również. Piotruś, proszę bardzo, wyświetl. 1 Koryntian 7,22. Zobaczcie, na ścianie będzie się wyświetlało. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. No ktoś, pamiętacie, w tych czasach były niewole, byli niewolnicy, też się nawracali, ale okazało się, że byli wyzwoleni. Ale apostoł Paweł mówi dalej. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jako wolny, w sensie był wolnym człowiekiem, okazuje się, że staje się kim? Niewolnikiem. Niewolnikiem Chrystusa. Ale dlaczego? Zostaliście kupieni za wysoką cenę. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. To, co sprawia, że stajemy się, że należymy do Pana Jezusa, to jest ta cena krwi Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest to, że dzisiaj powiesz, ja wierzę w Pana Jezusa, albo a tam, ja wierzę w jakiegoś Boga. Nie, to jest to, co sprawia, że stajesz się Jego i należysz do Niego. Jest to wiara w to, że tam na krzyżu, kiedy On rozpostarł swoje ramiona, kiedy pozwolił przebić swój bok w skronie, wbić koronę, w stopy wbić gwoździe, kiedy polała się krew Jego, stało się to zapłatą za Ciebie. To tak, jakby ktoś przyniósł wystarczającą sumę, położył na stole i powiedział, od tego dnia ten i ten i ten należy już do mnie. Zapłacono. Pan Jezus, kiedy wołał na krzyżu, wykonało się. Wiecie, co to oznaczało dokładnie? My mamy wykonało się, ale tam wybrzmiało dokładnie. Zapłacono. 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 Cena została zapłacona. Wysoka cena, ale zapłacona. Czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa? Moje pytanie, ponawiam, czy należysz do Niego? A może należysz jeszcze do swojego grzechu? Może jeszcze nie należysz do Chrystusa? Może należysz do swojego telefonu? Może należysz do swoich gier, do swoich seriali? Może jeszcze nie należysz do Pana Jezusa?
I to cię trzyma. Zobaczmy, kochani, ostatni werset naszego rozważania z powrotem do 1 Koryntian, do tego naszego, do tych kłótni naszych braci z Koryntu. Popatrzcie, jak apostoł Paweł im tłumaczy. Hola, hola, dlaczego wy się kłócicie? Czemu wy mojego imienia tu wzywacie? Dlaczego mówicie, należę do Pawła, do Apollosa, do Kefasa? Jak to się dzieje, że ktoś należy do kogoś? 13 werset. Co tam jest napisane? Piotruś, proszę, pokaż wszystkim. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was? Co? Powiedzcie, obozowicze, głośno. Co tu jest napisane? Czy Paweł został za was co? Ukrzyżowany. To ta cena na krzyżu sprawia, że do kogoś należymy albo nie. Tam na krzyżu dokonuje się transakcja. Albo należysz dalej do diabła i w konsekwencji jest to niewola i piekło. Albo idziesz pod krzyż i wierzysz w tą transakcję, która została dokonana. Cenę, która została zapłacona. Ukrzyżowanie Pana Jezusa sprawia wolność. I stajesz się i należysz do Niego. Należysz do Niego. Czy należysz do Pana Jezusa, kochani? To jest moje przesłanie na otwarcie obozu dla was, obozowicze. I oby to wierciło twoje serce i umysł tak, że nie pozwoli ci wyjechać z tego obozu bez odpowiedzi na to pytanie. Widzisz, można sprowadzić życie, że tak powiem, kochani, podsumowując wszystko, poproszę zespół na sam koniec też, za chwilę Joachima poproszę też, żeby powiedział, może na sam koniec Joachim, jak już też zamkniemy nabożeństwo, to poproszę Ciebie o wprowadzenie nas w obóz również, ale dla nas wszystkich, kochani, bo do tego tekstu jeszcze pewnie wrócimy razem ze zborem. Widzisz, można sprowadzić życie do sporów o to, w jakim fanklubie się jest. Można sprowadzić życie. A ja tam tego, a ja tam tego, prawda? Ja należę do tego czy tamtego. Możesz popełnić ten sam błąd i rozdzielać wierzących na takich lub innych, mniej entuzjastycznych, bardziej entuzjastycznych i tak dalej, i tak dalej. Może nie będę brnął, bo ktoś wyrwie to z kontekstu, ale wiemy, o co chodzi. Można popełnić ten błąd, jak popełnili Koryntianie. Apollos był człowiekiem słowa. Być może nie miał wielu rzeczy do pokazania, ale mówił. Mówił prawdę. Mówił to w sposób porywający ludzi. Piotr miał świadectwa, niezliczone świadectwa tego, jak było z Panem Jezusem. Lekcje, których życzylibyśmy sobie nawzajem posłuchać, jak to było być przy Jego boku. Paweł był człowiekiem czynu. Czynił rzeczy, cuda i znaki. I każdy mógł się podszyć pod któregoś z nich i mówić, a tam Apollos tylko gada, prawda? Nic, żadne znaki cuda się nie dzieją przy nim, on tylko mówi. A Piotr to tylko świadectwa, no może od czasu do czasu coś tam się wydarzy, ale tylko świadectwa, tylko historie. A inni można by było powiedzieć, a Paweł to tylko pokazuje, jak to się robi i nawet nie potrafi do końca mówić, no bo przecież sam mówi, że nie ma za bardzo języka. Mówił, że nie ma wyuczonych słów i tak dalej. On się szczyci tylko Chrystusem. Dla innych to nie wystarczy. Oni chcą prawdziwej teologii, prawda? I zobacz, można podzielić Kościół, prawda? Można podzielić Kościół w tak prosty sposób. Ale o czym mówi apostoł Paweł? Czy któryś z tych ludzi został ukrzyżowany za was? Czy któryś z tych ludzi został ukrzyżowany za nas? Czy któryś z tych ludzi przelał swoją krew za nas? To jest spoiwo całego Kościoła, bez względu na to, jak różnimy się pod kątem posługiwania. To jest spoiwo. I tak musimy się łączyć, kochani, jako zbór, Kościół, społeczności, Kościoły na całym świecie. Tutaj i wszędzie. Chrystus ukrzyżowany jest spoiwem naszym. Jesteśmy wezwani do tego, aby wracać do tego spoiwa i nie pozwolić na to, abyśmy się dzielili właśnie w taki zwykły, niezwykły sposób, można by było powiedzieć. Czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa? Ponieważ On wykupił nas za cenę swojej krwi
I nie ma nic ważniejszego w całym wszechświecie. Nie ma ważniejszych ludzi, nie ma ważniejszych mówców, ważniejszych kaznodziei, nie ma ważniejszych jak Chrystus ukrzyżowany. Powstańmy, kochani, na sam koniec naszego nabożeństwa. Zaśpiewamy pieśń, podczas której zbierzemy również dobrowolne ofiary, dobrowolną kolektę. Poprosimy naszego Pana, dziękując Mu, w zasadzie poprosimy o błogosławieństwo dalsze, aby umacniał to słowo, zwłaszcza was, obozowicze, abyście mieli błogosławiony czas na tym obozie. Ja zaraz poproszę kogoś, aby się pomodlił na głos o obóz, który rozpoczynacie dzisiaj. Dziękujemy Panu Bogu, że w tym miejscu macie ten obóz. Niech wam Pan Bóg z całego serca błogosławi. Miejcie dobry czas. Pochłaniajcie słowo. Pozwólcie sobie i niech was stać jest na to, żeby powiedzieć, to jest mój kluczowy tydzień. Chcę go wykorzystać najlepiej, jak potrafię. Musisz przyjść do Jezusa, do Pana swojego Zbawiciela. Nie zmarnuj tej szansy, tej okazji, że jesteś razem z innymi, aby się modlić, zawołać do Pana Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, wiem, że za niedługo przyjdziesz, ja chcę już teraz należeć do Ciebie. Chcę być Twój, Twoja. Zrób to, nie zmarnuj tego czasu, kiedy Bóg będzie mówił do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za czas duchowej strawy, duchowego pokarmu. Wierzę, że każdemu pokoleniu dzisiaj kładłeś na serce ważne rzeczy, bardzo ważne. Nam, domownikom wiary, zborownikom, abyśmy uważali na to, aby się nie rozdzielać, aby dobrze rozumieć, na czym polega obdarowanie, na czym polega służba i na czym polega to, że za cenę krwi jesteśmy braćmi i siostrami. Nie za cenę lepszego lub słabszego kazania, większej lub mniejszej mocy, takiego lub tamtego, ale za cenę krwi Pana Jezusa Chrystusa, aby to zawsze było naszym fundamentem, na którym budujemy wszystko inne. Ale też, Panie, pozwól tym młodym uczestnikom obozu odpowiedzieć sobie na pytanie, które muszą sobie zadać. Pytanie, które jest najważniejsze. Czy należę do Pana Jezusa? Czy jestem Jego? Panie, proszę Cię, błogosław im ten czas obozu. Zachowaj przed wszystkim, co złe. Błogosław wszystkich opiekunów. O to się modlę w imieniu Pana Jezusa. Proszę jedną osobę z sali o to, aby się pomodliła o obóz szczególnie. Głośno, wyraźnie, abyśmy wszyscy słyszeli. Proszę bardzo, kto ma na sercu? Amen. Zanim zaśpiewamy pieśń, trzy rzeczy, które dotknęły Cię dzisiaj podczas tego nabożeństwa. Głośno i wyraźnie. Może chcesz coś powiedzieć, coś przypomnieć, zaznaczyć. Jakaś myśl utkwiła Ci w sercu, w umyśle. Powiedz to raz jeszcze głośno. Kto ma coś, co by chciał powiedzieć? W ten sposób też się budujemy, przypominamy, sprowadzamy to do głównych myśli, które wiemy, że Bóg mówił do nas. Proszę, kto? I choćby jednym zdaniem. Powiedz to, proszę, Basiu, głośno. Kiedy jesteśmy własnością Jezusa, jesteśmy wolni. Wolni w Nim, ale i jesteśmy niewolnikami Chrystusa. I Jemu chwała, niech się należy cześć i uwielbienie z naszych serc. Tak jest. Wchodzimy w wolność, która jest jednocześnie również niewolą, ale tą słodką korzyścią, za którą jest życie wieczne. Kto jeszcze chce coś powiedzieć? Proszę. Nie puszczę nas, dopóki nie padną. Czy... Danusiu, proszę bardzo. Że zawsze do kogoś należymy. To jest bardzo cenna myśl. Zobaczcie, bardzo taki kubeł zimnej wody na nas. Zawsze do kogoś należysz. Zawsze. Musisz wiedzieć do kogo. Kto jeszcze? Ostatnia rzecz. I zaśpiewamy. A może ktoś z obozu, co ciebie dotknęło? Proszę.
Nieważne, kim jesteśmy, jakiej płci, jakiej rasy, jeżeli wierzymy w Chrystusa, to wierzymy w Jego tylko. Nieważne, z jakiego tam kościoła, czy z Afryki, czy z Niemiec, czy z Rosji. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, to należymy do Chrystusa. Tylko Jemu chwała. Tak jest. Tak pięknie. Zobaczcie, to jest nasze spoiwo. Bez względu na wszystko, tak Bóg zaplanował ze wszystkich narodów, ze wszystkich ras, ze wszystkich kontynentów, wszystkich języków będziemy domownikami wspaniałego domu w niebie, gdzie Pan i Bóg jest naszym Panem i Gospodarzem. Zaśpiewajmy tę pieśń na koniec, zbierzmy dobrowolne ofiary i później poproszę Joachima i na koniec się jeszcze pozdrowimy.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za krew Twoją, która się przelała na krzyżu. Za to, że nas połączyłeś w tej ofierze, że jesteśmy dzisiaj jednym ciałem, Kościołem Twoim, choć różni, tak bardzo różni. Pomóż nam zawsze o tym pamiętać, że do Ciebie należymy. Nie należymy sami do siebie, ale do Ciebie. Ty jesteś głową, Panem, jesteś właścicielem tego miejsca, tych osób, które się tu zgromadzają, zboru, którym jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to. Zawsze nas chroń i spraw, aby serca nasze gdzieś nie wystrzeliły w jakimś kierunku poza tym przekonaniem, które sobie dzisiaj kładliśmy na serce tutaj, że Ty jesteś Panem, a my należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólny, duchowy, bogaty, głęboki, soczysty czas przy Twoim Słowie, wspólnych modlitwach. Spraw, aby nasz tydzień, Panie, wyglądał również tak głęboko, abyśmy byli zdolni do służby, tam, gdzie nas poślesz. Dzisiaj nasyceni, napełnieni, poszli w ten tydzień do tego świata, aby być światłem i świadectwem, solą i zdobywać duszę dla Twojego Królestwa. Panie, posyłaj nas. Niech tak się dzieje. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Joachim, proszę, jakbyś mógł zabrać głos. Dziękuję grupie uwielbienia. Jeszcze chwilkę, kochani. Posłuchajmy tego, co Joachim nam powie. Dziękuję bardzo. Cieszymy się z tego powodu, że tutaj jesteśmy. Jak zauważyliśmy, pomimo tego, że no, część zborowników naszych wyjechała na wakacje, no bo nie widzę kilkunastu osób, ale jest nas tutaj sporo, dlatego że zaczęliśmy serię czterech obozów po kolei. Także przez najbliższe 4 tygodnie będzie nas tu dosyć dużo, coraz więcej z tygodnia na tydzień. Także miejscowych, którzy by chcieli zająć miejsce na nabożeństwie, to muszą przyjść trochę wcześniej i sobie to miejsce zająć, bo może być problem. Więc dziękujemy za to, że możemy tutaj być, za modlitwy, które były zanoszone do Boga, za te informacje, które były przekazywane i też chemy i te nasze spotkania, które od poniedziałku już jutro ruszają rano i wieczorem, pomimo tego, że dotyczą obozu, ale one są otwarte. Zapraszamy bardzo serdecznie tych, którzy by chcieli przyjść, posłuchać dobrego zwiastowania. Naszym wykładowcą będzie Jonasz, którego jeszcze tutaj nie ma, ale już jutro, dzisiaj wieczorem właściwie będzie, był na misyjnym wyjeździe daleko, daleko stąd. Szczęśliwie wrócił do kraju, więc dzisiaj wieczorem do nas dołączy i od jutra już startujemy z tematem uczniostwa, nie tylko tego jednorazowego wydarzenia w naszym życiu, ale tego, że każdego dnia podejmujemy decyzje, które świadczą o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Także zapraszamy. Super. Błogosławimy Was, Joachim. Dużo sił, odwagi, pomocy od Pana dla wszystkich organizatorów, opiekunów, wolontariuszy i dla wszystkich uczestników tegoż obozu. Drodzy, na sam koniec, skąd przyjechaliście? Mamy gości pośród nas, oprócz obozowiczów. Może obozowicze po kolei, skąd jesteście, z jakich miejscowości? Proszę bardzo, kto odważny pierwszy? No, głośno i wyraźnie, żeby wszyscy słyszeli. Żory, Zabrze. No, z dwóch miast przyjechaliście, no to. Gdańsk, no dobrze. Palowice? Palowice, dobrze. Oświęcim, super. Nie, Kraków? Kraków. Częstochowa. Czekanów. Orzeszów. Jeszcze raz? Z Irlandii. Brawo. Fajnie, cieszymy się. Wielonarodowe, o. Międzynarodowe takie spotkanie, super. Ktoś jeszcze z zagranicy? Nie, dobrze. Kochani, a z dzisiejszych gości, ktoś przyjechał z innej społeczności, zboru, zechce powiedzieć. Już wspominałeś wcześniej, ale... Ze zboru Arka. Dziękujemy za pozdrowienia. Zabierz, jak będziesz wracał z obozu, również pozdrów całą społeczność od zboru z Wisły. Ktoś
z nieobozowiczów przywozi jakieś pozdrowienia. Byliście gdzieś, a może jesteście dzisiaj gośćmi. Witamy serdecznie z Częstochowy, bardzo nam miło. Również pozdrawiajcie społeczność waszą od nas. Joachim, proszę. Też chciałbym przekazać pozdrowienia. 3 tygodnie temu i trochę wcześniej usługiwałem 2 razy w Kościele Wolnych Chrześcijan w Brzeszczach i oni serdecznie pozdrawiają. Super, super, bardzo dziękujemy, Joachim. Drodzy, serdecznie wam wszystkim dziękuję za uczestnictwo. Cieszę się nieprzerwanie z tego, że zapełniamy tę salę, przychodzimy, że jakby jesteśmy przekonani o tym, że nasza obecność na tym miejscu jest ważna, wartościowa, konieczna. Dziękuję wam za uczestnictwo. Zapraszam zatem, abyśmy spędzili trochę czasu jeszcze na kawie, cieście, herbacie po nabożeństwie. Nie dotyczy to obozu, przykro, przekazuję tę informację. Oczywiście wiecie, o co chodzi, macie swój program, niczego wam nie będzie brakowało podczas obozu. Zapraszamy uczestników nabożeństwa, naszych gości, nieobozowiczów na jadalnię, tam na kawę, herbatę, ciasto. Dziękuję wszystkim służbom, grupie muzycznej, szkółkowcom, wszystkim operatorom tutaj, którzy się włączyli w to wspaniałe wydarzenie, jakim jest nabożeństwo. Niech was Bóg błogosławi. Amen.